Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki na Oto i Children of Morta. Więc tak, dzisiaj powracamy do drugiej lokacji, w której to mamy już drugi sektor do przechodzenia, ale zanim to, to jeszcze jest scenka. Nie wiem, czemu się pojawił, ale jest. A soothing potion Mark sought among his grandma's books. But what he found was like a bolt of lightning through his heart. They would have to sacrifice the newborn babe to the mountain god to stem the tide of the corruption and save the world. Knowledge sometimes brings great suffering to the compassionate. I kolejny już to się... No cóż. Historia naprawdę zaczyna się robić poważniejsza, mroczniejsza niż to, co było do tej pory. Nie, żeby do tej pory, wiecie, była jakaś sielanka czy coś, ale no jednak. O, i tutaj też coś. A, dobra, to było chyba już ostatnio. Ja, definitywnie to już było. Colossal monument built to the ruler of Berahat and the voice of Aneraha, Bushra herself. A twisted prison of hate and decadence. Dobra. No to wyruszamy i tym razem... W sumie powinienem nam albo Joeyem, albo Kevinem. Raczej za dużo to mi nie da i się nie uda. Ale czemu by nie? Teraz tak jeszcze mnie zastanawia, co powinienem ulepszyć Kevinowi, jeśli już... Chyba furię, jeśli już zwiększymy. Oczywiście mówię następną, jak już będziemy mieli punkty z tego wszystkiego, to jest chyba najistotniejsze. No i oczywiście tam potem będą inne rzeczy, ale dobra. Bierzemy Kevina. Nie wyjdzie mi to zbyt dobrze, wiem o tym, ale no. Co to za problem? Przynajmniej będę miał ten, w końcu dla niego expy, może odlokuję coś, co wiecie, będzie pomagał reszcie drużyny. I na dzień dobry widzę nowych wrogów. Skorpiony. Dobra. Nie wiem, jak one działają, ale nie wydają się jakoś szczególnie groźne. Znaczy, to też może być kwestia tych szybkich ataków. Nie. Niepewnie nawet jest. Kwestia tego, że wiecie, strasznie szybko atakujesz coś. A, brawo. Jeszcze tego brakowało tylko. No, serio? Nie. Początek jest co najmniej załamujący. Tyle ile razy już dostałem obrażenia. I wyleczyłem się z nich. A potem znów dostałem, to już jest załamując całkowicie. Jak zwykle szczotkowo okazał się dobrym wyborem. Więc fajnie, i co jest? Zwiększona szansa na unik? Ja. Oczywiście, że aktywuję. Czemu by nie? W szczególności, że to jest jakieś takie zwykłe, wiecie, bez żadnych dodatkowych kosztów. Dobra, chodź wewnątrz. Okej, kolejne wąsze. Kolejne skorpiony. Nie, Kevinem sobie naprawdę nie umiem grać, się okazuje. Nie to, że wiecie, go nie lubię, ale no, nie umiem. A teraz jednak to, żeby potrafić grać daną postacią, jest chyba już istotniejsze niż to, żeby wszystkie miały podobny poziom. Chociaż, nie ukrywam, i tak chciałbym, żeby każdy miał chociaż trochę podobny, wiecie. Żeby potem nie było sytuacji, że dajmy na co. Będę akurat potrzebował tego jednego postacia, a go nigdzie nie będzie. Czy ten on będzie na niskim poziomie, przez co
ciężko będzie z niego skorzystać, ale też nie spotkałem się jeszcze z czymś, co wymaga konkretnej postaci. Dobra. Mapa. Dobra, tam było dalsze przejście, tutaj też coś jest chyba, więc tak. Oczywiście. Oczywiście, gra ciągle musi mi dawać wyzwania i poczucie, że zaraz przegram. Nie, żeby tak nie było, żebym zaraz przegrać, ale ma... Ja po prostu uwielbiam mnie przekonywać jeszcze bardziej, utwierdzać w tym przekonaniu, że tak. Że zaraz nadchodzi koniec. Dobra. Może się uda. Może się uda. I w sumie mam już furię, a nawet... Nie będę ukrywał, nie wiem jak ona działa w przypadku Kevina. Po prostu wiecie, nigdy nie udało mi się jej odblokować ani nic u niego akurat, więc tak. Mamy expy, dobra. Chyba najlepsze co mogło się znaleźć dla tej postaci. Bo co za to, że właśnie mówiłem o poziomach, a teraz... Jak już... No, mam monument expów, szybciej zdobędę poziomy i potem będę mniej żałował, że nim nie grywam. Tak, tutaj nic, oczywiście. Pusto. Widzę. Znowu z podgłosach. W tym miejscu tutaj się dzieje aż za dużo. Widzę, że to... A, dostałem od tego obrażenia i tak, super. Cóż. Ktoś mówi, że te węże mogą być moim zgubą. Zdecydowanie. Niestety prawdopodobnie będą nawet. Patrząc na ogół sytuacji. Okej, jest nieciekawie. To pozwólcie, że jeszcze... Pójdę zobaczyć coś więcej. Aha. Ktoś mało był ten poziom. Mimo wszystko udało się go przezwiedzić całego. I co jeszcze? O! Jeszcze większa szansa na unik. Super. Po prostu będziemy mistrzem uników. Co z tego, że... One i tak nigdy się nie pojawiają i no w sumie nawet jeśli mam szansę, nie wiem, jakąś 90% to prawdopodobnie tylko jeden atak na 100 będę unikał. Ale wiecie, jest szansa na unik, to się liczy. O, dobra, już jeden... No nie, wierzę. Szansa na unik zawiodła, nie zdążyłem kliknąć. Super. Czyli to tyle. Jeden poziom, nic więcej. The flying creature they were seeing in the sky filled Lucy with excitement. Ładny stworek. However, super, czy jeszcze jakiś jedno smok. Już bym, że kolejny będzie bossu, chociaż... Prawdopodobnie to i tak będzie bossu, ale dobra. Aha. A chwila, na tym jakiś człowiek siedział. Okej. Okay. Ale już jedna z ciekawszych scenek, chyba. O, biedne stworzonko się umarło. It wasn't hard for Uncle Ben to guess that this strange woman was from the far north. The Bergsons were curious to know her reason for making such a long and arduous trip down south. The
details Apon knew about fighting the corruption surprised the family and stirred more than a little respect for her. Yet more surprising was the fact that the wife of a tribe chief would take unto herself to journey south and give aid to the Bergsons. Okej, czyli... Aha! Mówię szczerze, że się spodziewam babci albo mera, nie kolejnej nowej postaci. Całkowicie wiecie, nowej persona, ty proszę. Wow. Apon joining in with the Bergsons would help them in their quest. Moreover, Mark could learn a thing or two from her in the art of combat. Nie, naprawdę, wszystko wskazuje, że właśnie odblokowaliśmy nową postać. I pewnie będzie jeszcze jakaś scenka, czy tym razem już nie? O, o dziwo nie. Mhm. Tak. Dobra. Swoją drogą jakimś kijem tu macha. Dobra, czyścimy. Super. Jak jest z pieniędzmi? Tutaj nic. W księdze nic, oczywiście. Cóż. Nie wyszło. To mocno nie wyszło, ale... No, jest nowa postać, więc może nie jest aż tak źle w sumie. Jeszcze zanim ją weźmiemy, to chciałbym zobaczyć opisy. Mistrzyni uzdrawiania i nieustraszona wojowniczka z plemienia Azwa, która wykorzystuje swą zręczność zarówno walki, jak i leczenia rannych. Jest zawsze spokojna i opanowana. Niewielu wrogów może znieść bezstosne ciosy jej kostura. Bez względu na to, czy atakuje bezpośrednio i precyzyjnie, czy też bardziej zamaszyście. I jakie mamy zdolności? Grom Azwy. Apon skupia energię wokół siebie i kieruje ją we wrogów, odpychając ich, spowalniając i zadając obrażenia. Okej. Ciekawe tutaj uderzenie Azwy. Dokonuje uskok z takim petem, że toczący ją przeciwnicy zostają spowolnieni. Okej. Potem klątwa, zwinność, koncentracja pozwalają mi zadawać dodatkowe obrażenia spowolnionym wrogom. Fajne nawet. No i oczywiście szał. Słyszał usunąć tarczą siebie i otaczających ją Bergsonów. Leczniczy dotyk Azwy. Rozległa wiedza Apon na temat uzdrowienia zwiększa moc kuli zdrowia. Okej, wiecie co? Zdecydowanie chcę nią teraz dużo pograć. Nie chodzi tylko, wiecie, o to, że jest nową postacią, ale... No, po prostu jednak... Mówiąc szczerze, no super po prostu będzie. Przy okazji, Apon jest wojowniczką walczącą na dystans. Może wyeliminować kilku przeciwników jednocześnie, trzymając się od nich na odległość. A pan już ma energię, by korzystać z magicznego glifu. Zupełnia ją, wykonując ataki główne. A. Dobra. Myślę, że to w jakiś sposób trzyma teraz kija. I w ogóle trochę nie wiem, czy mi przypomina Dragon Age'a 2 i 3. Wow, nie, zapowiada się ciekawie co najmniej. No ale właśnie, przypomina mi Dragon Age'a 2, 3, tam magowie w podobny sposób swoje kije trzymali. I powiem szczerze, teraz tak nagle mi się zachciało grać w Dragon Age'a. Żeby nie było bardziej w jedynkę i w trójkę niż w dwójkę, bo jednak... A, no, dwa poziomy naraz, fajnie. Nie będę ukrywał, z dwójką mam... Powiedzmy nieciekawe wspomnienia. Związane z tym, że w sumie no... O, kolejny poziom. Jakby to nie trzeba tłumaczyć. Była moim zdaniem dosyć powtarzalna i to głównie było chodzenie w tej WFT ciągle po tych samych lokacjach. Bez większego urozmaicenia. Ale cóż, no... Z chęcią sobie zagrał. W szczególności, że już od lat w sumie nie ruszałem jedynki. Dwójki na Inkwizycji, zwanej też trójką, też... W sumie nie ruszałem, przy czym, no. Mogę wam powiedzieć nawet, że chyba Inkwizycji nie ukończyłem. A zawsze bardzo bym chciał. No cóż. Prawdopodobnie oznacza to tylko tyle, że jeśli będę chciał kiedyś wrócić do tych gier, muszę. I to, żeby nie było, dosłownie muszę. Zacząć je nagrywać. Jeśli kogoś zastanawia, czemu powiązałem to z jedno z drugim, to...
Nie pamiętam, czy to opowiadałem na jakimś live'ie, czy to opowiadałem gdziekolwiek, czy na jakichś ogłoszeniach parafialnych, jak ja zwykłem nazywać moje te filmiki krótkie informacyjne. Czy w ogóle o tym nie mówiłem może? Ale tak, ogólnie mówiąc, co to chciałem... A, no tak. Ostatnio mam tak, że jeśli czegoś nie nagrywam, to najprościej w świecie po prostu w to nie gram najczęściej. Nie wiem, czemu tak mam, ale no niestety. Nie wiem, czy też jest to kwestia braku czasu, braku chęci, czy co. Ale jakoś tak po prostu nagrywanie mnie mocno motywuje. Okej. Dobra. Chyba mam moją nową ulubioną postać. Zdecydowanie nawet mam teraz nową ulubioną postać. Po prostu ataki dystansowe, spowalnianie. Czemu w sumie krótkodystansowe, ale jednak. O, i jeszcze to. Tak, nie, będzie dobrze. I boom, na wszystkich. Teraz trochę ataków. Dobra. Nie gram może nim najlepiej, nie będę tego ukrywał, ale przynajmniej... No przynajmniej mi to wychodzi jakoś. Nie, to co Kevin. Chociaż to jest pewnie kwestia ataków dystansowych. Chociaż pewnie nie tylko. No ale... Jeju... Nie spodziewam się tego naprawdę, ale fajna jest. To jest tylko najważniejsza kwestia, czy spowolnianie moje będzie działało na bossów. Bo jeśli tak, to w sumie... Możliwe, że to jest naprawdę postać idealnie dla mnie stworzona. Chociaż co prawda, nie wiem, czy takie przerwy to jest mój świat i w sumie takie nie najszybsze atakowanie, no ale kostur, coś magię podobnego. Inne takie rzeczy uwielbiam po prostu. Chociaż nie tylko takie klimaty, żeby nie było, jak zapewne zauważyliście w różnych aspektach. O, dobra. Fajnie. Co tu mamy? Zwiększone obrażenia ataku głównego. Najlepsze, co mogło się chyba trafić. Dobra, przy okazji co tu jeszcze? Prawie nic nie zwiedziłem, więc... Może to być spore ryzyko i pewnie potem będę żałował, ale... Mówiąc szczerze, po prostu chciałbym pozwiedzać jeszcze trochę. Dobra. Oczywiście bardziej licząc na skarby, niż dlatego, że po prostu... I można powiedzieć, że po części też po to, żeby więcej doświadczenia nabrać, bo wiecie, no... Postać już spodobała mi od razu i nawet mi wychodzi rozgrywka, więc no, przydałoby się mieć poziom porównywalny do reszty. Okej, okay, no to czas odmienia wszystkich zdolności i uzupełni szał. Może kiedyś z tego skorzystam, jeśli nie zapomnę. A znając mnie, co prędzej zapomnę, niż skorzystam, ale no. Okej. Okay. Wow. Nie, wybaczcie, że tak ciągle się zachwycam w ogóle, ale te... Super jest. I definitywnie jeszcze, tak wracając do tych Dragon Age'ów, o których opowiadałem. Jeśli będę w to grał, w sumie w całą trylogię. Poza dodatkami do dwójki, jeśli ich nie kupię w końcu, ale niestety... Mam jakieś Biore Pointsy, których nawet nie wiem, jak można pozyskać, więc no. Ale tak, zdecydowanie sobie ogram. W sumie nie wiem kiedy, więc szczerze. Ale definitywnie, w najbliższym czasie będę musiał znaleźć chwilę, żeby zacząć nagrywać. Sprawda, wiem, że to będzie długa przeprawa i pewnie dla wielu z was nudna i po części nawet męcząca, ale... Może znajdzie się na tyle chętnych, żeby naprawdę... Po prostu to robię. Chociaż dobra, no, kogo ja kłamuję. Niektóre gry, które ogrywam, w ogóle się nie oglądają, ale i tak to robię po prostu dla siebie. Więc no, pewnie i tak to ogram. Jak tylko się zmotywuję, żeby zacząć. Chociaż wcześniej to przydałoby się chyba skończyć Pillars of Eternity, a nie kolejnego RPGa zaczynać jednocześnie. Tak, zdecydowanie. No i w sumie do Pillarsów też muszę się znowu zmotywować, bo ostatnio jakoś tak mi się o nich zapomina. Mhm. Chyba będę musiał. Nawet nie chyba, na pewno. Dobra, co tu za głupoty teraz gadam, co ja nie wiem. Ale może lepiej się skupić po prostu na przechodzeniu poziomu i zwiedzaniu, ekspieniu, a nie na opowiadaniu o jakichś grach, które
W sumie nagle mi się kojarzą, chciałbym się w nie zagrać, ale nie zagram, jeśli nie będę nagrywał. Dobra. O, jak dużo wrogów. Najlepsze, co może być przy okazji, więcej niż jeden unik naraz. Po prostu tak... Takie rzeczy ratują po prostu jednokrotnie postać przed śmiercią. Tak. W moim przypadku to pewnie mi zapędzi do śmierci, ale no. Dobra, dobra, udało się. Nie ma co narzekać. Jest dobrze, przynajmniej w miarę dobrze. I wrogowie ubijania takim gównem będą od czasu do czasu puszczać kule zdrowia. Nie powiem, żeby to było jakoś szczególnie potrzebne, ale grając w kołopie zdecydowanie jest to pewnie jedna z lepszych rzeczy, która w ogóle może się trafić. W szczególności w kołopie z siostrą. No cóż. W sumie będę musiał zgadać się z siostrą. Chyba wrócić do tego kołopa. Albo jakiegoś innego, bo w sumie... Brakuje mi trochę tych takich... kołopów. Wybaczcie, jakaś taka jakby czkawka mi złapała. No brakuje mi tych takich trochę kooperacyjnych filmów. Nie ważne, czy z siostrą, wiecie, na zasadzie, jak to było przy Children of Morta, w niektórych Spirit Farerach i w ogóle, czy bardziej w formacie takim, jak to było, powiedzmy, w Terrarii. Pamiętacie, nie chociażby Jaskinia Challenge 3. W sumie 1.4 na Master Mode. Który, powiem szczerze, przerwał się nie dlatego, że tego chciałem, a raczej dlatego, że grupa się trochę rozpadła. I tym mówię szczerze, po prostu terminowo nie potrafiliśmy się zgadzać. To tak trochę zrujnowało wszystko. Ale no, może jeszcze jest szansa, że kiedyś to powróci. Może w postaci Jaskinia Challenge 2 czy coś. Wiecie, z modami w ogóle. Ale póki co naprawdę powinniśmy się nie skupiać na takich głupotach, a raczej na rozgrywce. Okej. Okej, chodź tu, bossu. No chodź, chodź, chodź. Dobra, udało się. I jakaś kolejna runa. Aj, no ale raczej tego nie użyję za dobrze, więc... Pas. Dobra. Skrzynka, co tu masz? Pokaż. Proszę. Oj. Okej. Fajna rzecz, tylko wrogowie jacyś tacy okropni. Już widzę, że poziom trudności podskakuje diametralnie w tej lokacji. No cóż, całe szczęście mam już tą nową postać, która zwiększa leczenie ze wszystkich źródeł. Co prawda nie wiem o ile, ale no, ważne, że mam zwiększone leczenie. Na pewno to trochę ułatwi przeżywalność. I to nie tylko ja w sumie wszystkim. Ale wow. Naprawdę, no. Ja nadal będę się zachwycał tym, że nowa postać i w ogóle, ale... No, po prostu... Wykonana naprawdę nieźle. I w sumie w duchu tego, co zauważyłem do tej pory, że każda postać w sumie jest na swój sposób unikalna tu. O, znowu oni. Cóż było? Looked at his surroundings as if for the first time. Of wisdom still lingered around him. Ja już tego nie rozumiem. And in search of one more able-bodied than themselves, for a monstrous and savage creature had begun to dwell near the observatory. The skies, he said. The skies hold the secrets of the gods.
steam. It was perhaps more powerful than a horse, but it was nowhere near as reliable. Ciekawe. Naprawdę, nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo w sumie już ich widzieliśmy. A znowu ich spotkałem, więc to sugeruje, że albo gdzieś ich obserwatorium tutaj da się naprawdę, powiedzmy, uratować. Albo po prostu coś gra nie zapamiętała i tyle. Ale mniejsza z tym, która opcja by była prawdziwa, która nie, to już znaczenia za bardzo nie ma. Dobra, obelisk odporności. I teraz tak, trzeba się pozbyć ich jak najprędzej. Zacznijmy od tych słabszych przeciwników, którzy mogą narobić więcej kłopotów po prostu jak się ich zignoruje. Typu węże i inne takie. Dobra, teraz on. I w sumie jakimś cudem udało mi się wyjść na plusa ze zdrowiem. Dobra. Mniejsza z tym. I tak, jesteśmy tutaj. Wrogowie, super. Tam w sumie niedobrze. Bardziej niż super, ale no. Szczególnych problemów to nie powinni sprawiać. Patrząc na to, że no. Jakie mamy umiejętności tutaj. Jaki mocny zasięg ataków i w ogóle. Nie będę ukrywał, moim zdaniem pod tym względem jest nawet lepsza od tego, jak mi tam Joeya. I ataki są dużo szybsze. Może biją mniej. Nie ukrywam. Możliwe. Nie będę kalkulował tego, rozumiecie. Nie mam podstawy, nie potrzebuję tego i w ogóle. Ale są dużo szybsze, obszarowe i delikatnie zasięgowe, no. Postać po prostu idealna. Jeszcze to, że zwiększa leczenie. Po prostu, no. Jak on było trzeba. Pewnie po prostu teraz wiecie, że będę grał nim prawie cały czas, znając mnie. Ale cóż. Taka już kwestia tego, że no. Nie blokowało, mi się bardzo spodobała. Słowniak z Lucy. Po części od niedawna też z Lindą. A w sumie mam 3 punkty umiejętności i teraz dopiero sobie uświadomiłem, że w sumie nie odblokowałem szału. Dobra, no to odblokujemy szał i lepszymy to. O, już kolejny stopień. A on pojawia się, kiedy Bergsonowie zostają trafieni elementami środowiska. Nie może wprawdzie ich uleczyć, ale zapewnia im tarczę. Okej. Fajne. Naładowany grom. A pan skupia energię jeszcze bardziej, zmniejszając obszar działania gromu i zwiększając zadawane obrażenia. Trzeba przytrzymać i wtedy ta zdolność będzie miała mniejszy zasięg, ale większe obrażenia. A to magicznie dzieje za pomocą kostura. A pan czerpie energię z otoczenia i tworzy obszar, który zadaje obrażenia znajdującym się na nim wrogom, a także ich spowalnia. Musimy definitywnie to zdobyć, a potem tutaj... Oho. Jeszcze leczenie, nie? Wiecie co, no... Ła. Definitywnie musimy się nauczyć tej zdolności. W sumie... Trzeba się ich pozbyć co prędko. Oczywiście się nie udało, bo jakby inaczej. Ale no... Spokojnie, damy radę jakoś. Musimy dać. Dobra. Najważniejsze, że pokonałem już tego stwora. Okej, odnowienie szału tylko. Nie ukrywajmy, szał nie jest moim tutaj teraz najważniejszym zmartwieniem. Największym. To już zaraz nie upadniemy niestety. Czy go chce, czy nie. Chyba, że jakaś dobra dusza właśnie da nam buteleczkę zdrowia. Dobra. Czyżby jakiś event? Prawdopodobnie tak. Thank you.
gdybym uniknął, to byłoby dobrze. I swoją drogą to jest chyba boss z drugiej krainy. No ale niestety się nie udało. Przynajmniej trochę zarobiłem, trochę ubiłem, trochę wypoziomowałem postać. Definitywnie będę jeszcze, wiecie, grał Apan dużo. Ale w sumie do dzisiaj to chyba starczy. She worked through them cautiously and patiently. After all, someone had to follow in Grandma's footsteps and help the family in their efforts. Huh. Okej. Okay. Ciekawe tylko, czy Mary to uda. Fajne, takie krótkie animacje i te historie. Owszem, gra nabrała, powiem wam szczerze, poważniejszego obrotu spraw. Pomimo tego, że była poważna już od początku, ale... Mimo to i tak czuć nadal tą... przyjemność z gry. Dobra. W sumie, odcinek powinien się już kończyć. Mam pół godziny, ale no... Powiedzmy, że to jeszcze... Jeszcze trochę mogę pokazać. I w sumie przydałoby się jeszcze myśleć, co ulepszyć. W sumie... Nie wiem. Nie wiem szczerze, czy ulepszyć atak, czy co. Coś tam się jeszcze wymyśli. Ale póki co, pozwólcie, że tego nie będę robił. Więc zobaczymy co coś. I na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Wiem, że kulcyjne, ale no. Te animacje naprawdę bardzo przemyślane i w ogóle ładne. No ale wracając, wiem, że odcinek krótszy niż pewnie przywykliście, ale no, co tu dużo mówić. Wiecie, studia się zaczęły. Drugi semestr dużo więcej obowiązków i no, ciężej mi robić filmy prawie godzinne. Żeby nie było, oczywiście na pewno będą się zdarzać, ale no, rozumiecie. Więc cóż, na obecnym momencie, jeśli wam się podobało, no to już tyle. No i do zobaczenia w kolejnych epizodach, więc no, trzymajcie się. Hej, hej.